Dzień dobry. Nazywam się Jolanta Laskowska. Kieruję działem edukacji w Państwowym Muzeum na Majdanku. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu ustanowiony został w 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu uczczenia ofiar pochodzenia żydowskiego pomordowanych przez nazistowskie Niemcy w czasie II wojny światowej. Data, czyli 27 stycznia, nawiązuje do dnia wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w 1945 roku. W Państwowym Muzeum na Majdanku, jak co roku, włączamy się w upamiętnienie tego wydarzenia. Dziś opowiem Państwu o rysunkach, niezwykłych świadectwach czasu zagłady oraz o ich autorze, Józefie Richterze. Rysunki Józefa Richtera to zapis zagłady ludności żydowskiej Lubelszczyzny. Eksterminacja Żydów na terenie Generalnego Gubernatorstwa, w tym na Lubelszczyźnie, realizowana przez III Rzeszę pod kryptonimem Akcjon Reinhardt, rozpoczęła się w nocy z 16 na 17 marca 1942 roku likwidacją lubelskiego getta. Trwała ponad rok, aż do listopada 1943 roku i pochłonęła około 2 miliony ofiar obozów zagłady w Bełżcu, Sobiborze, obozu koncentracyjnego na Majdanku, obozów pracy przymusowej, gett, obław i egzekucji. Nie zachował się dokładny wizerunek Józefa Richtera i ciągle jeszcze niewiele wiadomo na temat jego biografii. Na jednym z rysunków przedstawiających grupę mężczyzn stojących przy torach, mógł naszkicować swoją podobiznę. Transkrypcja głosi. Transport pojechał do Sobiboru. My stoimy przy torze w mundurach kolejarzy z łopatami, podbojkami i pieloczkami. Stoimy nieruchomo i w widocznym miejscu, aby nas nie wzięto za Żydów. W dali dymił paleniska z trupami. To jest las za Stulnem. 1943. Józef Richter prawdopodobnie urodził się w okolicach Chełma, być może w okolicach roku 1910 czy 1912. Jest także prawdopodobne, że wojny nie przeżył, ale okoliczności śmierci Józefa Richtera nie są znane. Mógł być fotografem, malarzem czy rysownikiem. W jego rysunkach możemy zauważyć wyraźnie zaznaczone detale na pierwszym planie i lekko nieczytelny, jakby zamazany plan drugi. Autor zachowuje przy tym proporcje i perspektywę. W jego szkicach dostrzegamy także dużą wrażliwość i empatię do przedstawianych osób i sytuacji. Józef Richter był polskim Żydem, który mając dobry wygląd i tzw. aryjskie papiery, próbował przetrwać czas wojny. Znalazł zatrudnienie jako Polak w charakterze robotnika przy modernizacji linii kolejowej na trasie Dorohusk-Chełm-Lublin. I być może należał do Baudienstu, czyli tak zwanej niemieckiej służby budowlanej, która zatrudniała Polaków w charakterze robotników przymusowych. Dzięki temu, przemieszczając się po regionie, mógł dokumentować otaczającą go rzeczywistość. Spośród 18 zachowanych prac Józefa Richtera zdecydowana większość poświęcona jest obozowi zagłady w Sobiborze. Ale są wśród nich także te odnoszące się do Piask, Trawnik, Krasnego Stawu, Dworca Lubelskiego Kolejowego czy obozu na Majdanku. Józef Richter rysował na kartkach papieru, na skrawkach papieru, w tym także na gazetach, na ich fragmentach, także na ogłoszeniach. W każdym przypadku na awersie rysunku znajduje się krótszy lub dłuższy, bardziej rozbudowany opis tego, czego świadkiem był ich autor. Przedstawię Państwu teraz kilka rysunków Józefa Richtera z opisami. Rodzina żydowska jedzie furmanką na cmentarz w Krasnym Stawie na rozstrzelanie. Grupa młodych Żydówek wieziona z getta w Piaskach w kierunku Drawnik. Temperatura minus 10 stopni. 1943. Żydówki francuskie z dziećmi przebierają kartofle. Obóz przy stacji widziałem z okna. Etap do Sobiboru. Trawniki 1943. Pod kolejnym możemy przeczytać. Żyd francuski Joachim Larel, przywieziony na roboty do Trawnik, żebrał po domach za jedzeniem. Ukraińscy strażnicy byli pijani.
1943. Lublin. Tu przeładowano Żydów z samochodów do wagonów. A może odwrotnie? 1943. Pod tym rysunkiem możemy przeczytać. Lublin. Przeprowadzanie Żydów z obozu pracy przy koszarach do Majdanka. Co 100 metrów stał karabin maszynowy. 1943. Zabity Żyd na dworcu towarowym w Lublinie. Uciekał z transportu. Lublin 1943. Sobibór. Wysoka ściana pleciona ze schłego igliwia. Zasłania komory gazowe. Bocznica wchodzi na ścianę, mieści się za nią tylko pół pociągu. Transporty trzeba dzielić na dwie części. Czas wyładunku 20 minut. 1943. Sobibór. Napis mówi: Żydzi czekający na pociąg, przeprowadzeni z obozu przez Ukraińca z SS po paczki. Sobibór 1943. Ręka, która leżała na torze po przejeździe transportu do Sobiboru. Uchrusk 1943. Las Stulno. Dzieci ukraińskie czekają przy umierającej Żydówce, aby ją obrabować. Transport był podobno z Białorusi. Żydzi skakali w lesie. 1943. Napis głosi: Las pod Stulnem. Uciekła z transportu. Na ostatnim wagonie jest maszynowy karabin. Las nie jest gęsty. 1943. Ta sama Żydówka, co uciekła, ma złamaną rękę. Już nie żyje. 1943. Transport na stacji w Uchrusku. Wybita dziura w wagonie, zapleciona drutem. Oni wiedzą. 1943. Napis głosi: Okienko w wagonie. Oni proszą o wodę. Straż pilnuje, my siedzimy w pociągu na drugim torze. Ja rysuję po cichu na gazecie. Pod tym rysunkiem widnieje taki napis: Na stacji Uchrusk uciekła stara Żydówka, ma złamaną rękę. Niemiecki Grenzschutz, Austriacy, nie chcieli jej dobić. Zrobili to ukraińscy policjanci. Jeden kopie przy torach grób, drugi czeka, żeby ją zastrzelić. Ona prosi: Choć kieliszeczek wódki. Uchrusk 1943. I ostatni rysunek z napisem: Pociąg z Holandii. Oni nic nie wiedzą. Pulmany, komfort, za godzinę umrą. Uchrusk, brak daty. Wciąż niewiele wiemy o już Józefie Richterze. Niestety nie zachowały się żadne pamiątki rodzinne z nim związane. Jednak on sam zadbał o to, aby pozostawić po sobie niezwykłe świadectwo tragicznego czasu wojny. Swoje rysunki.